Piłkarki ręczne Sklep Polski MKK Urbis Gniezno zakończyły rozgrywki ligowe na pierwszym miejscu i w dodatku bez porażki. Na rozegranych 20 pojedynków, 20 to mecze wygrane. Ostatnim przeciwnikiem podopiecznych duetu trenerskiego Popek Solarek był Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej. Pomimo pewnego pierwszego miejsca gnieźnieńskie szczypiorniski nie odpuściły. Początek meczu był wyrównanym widowiskiem, ale w miarę upływu czasu uwydatniała się przewaga i do przerwy był wynik 15-10 dla gospodyń. Druga połowa pojedynku to już całkowita dominacja MKS-u. Zespół gości zdobył zaledwie 7 bramek, natomiast gnieźnianki 20. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 35-17 dla MKS-u. Najwięcej bramek dla zwycięzczyń zdobyła Karolina Kasprowiak i Oliwia Kuriata, obie po 8. Teraz gnieźnieński zespół czeka turniej mistrzyń, który odbędzie się od 3 do 5 czerwca. Nie ma jeszcze podanego miejsca, gdzie będzie rozgrywany. Turniej ten zdecyduje o awansie do Ekstraklasy.